z Ewangelii według świętego Jana. Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Czasami myślimy o sobie jak o kimś bardzo malutkim, kto ma bardzo niewiele. Ten chłopiec naprawdę miał drobnostkę, malutki kramik z malutką ilością pożywienia. Nie był nikim ważnym, nie mógł nic na świecie zmienić. Wprost przeciwnie, był ubogi i nic nieznaczący. A jego nic, jego ubóstwo, jego drobnostka sprawiła, że Bóg mógł nakarmić wielkie rzesze, mógł uczynić wielki cud. Bóg mógł zadziałać, bo mały chłopiec był w pobliżu. Tyle wystarczy. Jak myślisz o sobie jako o kimś malutkim, kto ma tylko kromkę chleba, znak krzyża, kilka metrów kwadratowych, coś, co może na siebie włożyć i niewiele więcej, to pomyśl, że z takich malutkich rzeczy Bóg uczynił najbardziej gigantyczne cuda. Do zobaczenia jutro.